samo wodowanie może nie jest jakimś takim dynamicznym wydarzeniem, ponieważ ten statek w tej chwili posadowiony został na wózkach jezdnych, które będą poruszać się na specjalnych belkach i po tych belkach będzie naprowadzony na dok pływający, który w tej chwili jest już przycumowany do nabrzeża. Taką niewielką prędkością, w miarę kiedy statek będzie napychany na ten dok, dok będzie się trymował, będzie automatycznie wyrównywał cały czas poziom swój i w momencie, kiedy statek znajdzie się na doku, dok razem ze statkiem odpłynie tutaj na głębie. Jest to prom o napędzie elektrycznym. Nie ma tutaj silników spalinowych, jest to całkowicie ekologiczny produkt. Silniki będą zasilane z baterii, które będą umieszczone na tym promie i w momencie, kiedy statek przyjmuje na swój pokład pasażerów i samochody, w tym czasie będą ładowane baterie, które potem będą zasilać silniki elektryczne, które będą napędzać statek.